Ponadto wiele funkcji mózgu jest nieaktywnych. Tymczasowo impulsy nerwowe przekierowywane są do neuroprocesora. Kiedy mogę się spodziewać pełnego raportu? Zostanie wysłany przed końcem tygodnia. Jeszcze raz gratuluję sukcesu. Proszę przygotować pokój pacjentki. Okej. Okay. Ja... słyszę kolory? Słyszę kolory, co jest? Synestezja jest przejściowa. Musieliśmy stworzyć dodatkowe połączenia w mózgu. Pożygam się. Co z Johnem? Został wycięty z engramu. Szaleństwo się skończyło. Czy... Skasowaliśmy go, zgodnie z umową. Aha, okej. Nie pamiętam, jak się tu znalazłam. Niektóre wspomnienia są stracone, inne wrócą z czasem. Spokojnie. Neuroprocesor jest przeciążony. Zdenerwowanie tylko pogarsza sprawę. Czy ja nadal jestem V? Umarłam dwa razy. O. Wszystko jest w porządku. To raz więcej niż każdy. Nie. Ja... kim ja jestem? Proszę wyprowadzić pacjentkę. Kurde, jaka służbistka w ogóle, nie? Człowiek się ocknął, nie wie kim jest, nie wie co się stało. Nie wiadomo jeszcze, czy nastąpi progresja. Już samo wycięcie nowotworów było trudne. Jakich nowotworów? Jednak prawdziwym wyzwaniem okazała się operacja na engramie. Czy statek Tezeusza, rozebrany na części i złożony z nich na nowo, będzie tym samym statkiem? No. Proszę wyprowadzić pacjentkę. Nikt dotąd nie rozdzielał psychicznie bliźniąt syjamskich. Jesteśmy pionierami. Daleko od domu. Koniec końców okazuje się, że na Wait the fuck! Słysząc kukułkę, tęsknię za Kyoto. What the fuck? Jesteśmy gdzieś w... Co? Przestrzeni kosmicznej. What? Co to moja kajuta? Odpocznij. Później przyjdzie do ciebie doktor. Ładna. Ładna, ładna, ładna. O, mamy ten, możemy sobie poćwiczyć, ale to idźmy spać na razie. Bo coś mi się wydaje, że po takim zabiegu jest dość wyczerpana. Chodź do mnie. Czekam na ciebie. Co jest, Johnny? Przecież miałeś być wypalony. O, no na pewno, kurde. I ogłasza zmartwychwstanie w ciele swojego syna. Saburo został zamordowany kilka miesięcy temu. Okazało się jednak, że zapis jego osobowości został uprzednio skopiowany. Użyto go następnie do nadpisania świadomości jego syna i dziedzica Yorinobu Arasaki. Piorunującą informację przekazano dziś na konferencji prasowej. Wieczna młodość, słuchajcie, Saburo. Irasse, sohu wa yoku. Kare ochita hana wa. To się nazywa druga młodość, słuchajcie. Kare wa aisuru chichi no tameni sore o kaeshite kureta no desu. Watashi no inai aida,
No to już wiemy, co się stało. Nie ulega wątpliwości, że to historyczny dzień. Dziś technologia spełniła puste obietnice składane przez religię. Saburo Osama, Makoto ni Omedat. Proszę przygotować się do pomiarów. A jakiś, no właśnie. A dzień dobry. Ty, ja, ty jesteś niebieska. Mam dobre. Albo ja mam problem z kolorami. Czeka nas seria badań. Proszę nie opóźniać procesu. Badanie płatu ciemieniowego. Należy użyć skanera Kiroshi i przeczytać wyświetlony tekst. Okej. Okay. To widowisko powiada, warto było Należy czekać. Należy użyć skanera Kiroshi i przeczytać wyświetlony tekst. Aha, skanera Kiroshi, dobra, sorry. To widowisko powiada, warto było zobaczyć, jak to dusza swoje życie wybierała. Można było widzieć i taką, co budziła litość, i widzieć śmieszną i podziwu godną. Bo po większej Wystarczy. Części... Okej, dobra. Test funkcji poznawczych. Uuu! Należy ułożyć kostkę. Ale zaraz, to jest jakieś dla dzieciaczków. Mam wrażenie. Co to mi zrobiłeś za kostkę Rubika, jak mi Proszę podłączyć 4x4. The fuck? Rozpoczynam badanie mechanizmu tworzenia reprezentacji nadrzędnych. Pacjentka gotowa do testów. Mechanizm co? Mechanizm tworzenia reprezentacji? O co chodzi? Chirurgia engramów wiąże się z ryzykiem powstania zaburzeń osobowości. Trzeba je zidentyfikować. Co to za urządzenie? Mierzy reakcję źrenicy oka. Na czym polegają te testy? Kalibracja urządzenia. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia. Okej. Okay. Podróż. Podróż. Odyseja. Odyseja. Dom. Miasto. Miasto. Wróg. Śmierć. Śmierć. Zasady. No ja. Ja. Zdrada. Arasaka. Arasaka. Plantacja kukurydzy. Jak okiem sięgnąć, widać tylko falujące zboża. Okej. Okay. Słońce oślepia, łodygi roślin rozstępują się na boki. Za nimi zaczyna się obszar, przez który przejechał automatyczny kombajn. Co ja mam powiedzieć? O zbadanie empatii. A tu mam się rozpłakać? Upał powoduje suchość w ustach. W ziemi znajduje się gniazdo gryzoni. Maszyna rozorała miękką glebę. Widać ślepe noworodki polnej myszy skupione wokół przeciętego na pół ciała matki. Układ jest symetryczny. Przypomina rozetę. Usta zaczyna wypełniać ślina. Ziemię stopniowo przykrywa cień. To pierwsza tego roku deszczowa chmura. Tak. Pomiary zakończone. Dobra, jest wszystko z nami okej? To się dopiero okaże. Test funkcji motorycznych. Należy wejść na bieżnię. Oh, come on. Powiedz mi wreszcie. Jezus Maria, co za korpo babka, no.
badanie funkcji motorycznych. Proszę podłączyć się do urządzenia. A to badanie? Należy iść, stopniowo zwiększając tempo marszu. No? Jak mi idzie? Proszę oszczędzać oddech. Prędkość zwiększa o 3 jednostki. Dobra, biegnę. Kurwa. Czyli jeszcze nie jesteśmy w pełni sprawni. Wstań. Johnny! Przestań. Nie możesz tu zostać. Dlaczego nie mogę tu zostać? Nie no, Johnny, weź mi nie nawiedzaj. Co jest? Nie dawaj mi tego, kuźwa mać, no i... Przeżyjmy to jeszcze raz. Coś w ten deseń, co? N54 News. Dobry wieczór, Night City. Świat nie może się otrząsnąć z szoku po tym, jak Saburo Arasaka został przywrócony do życia, co należy podkreślić, w ciele swojego syna Yorinobu. List protestacyjny w tej sprawie wystosowały organizacje stojące na straży praw człowieka, religijni przywódcy i szefowie 100 największych korporacji. Jest przejawem pychy, owocem technokratycznej arogancji i dowodem zupełnego upadku moralności. Ale kto pytał, gościu? Nasze stanowisko jest jasne. Przejęcie sterów korporacji przez Saburo Arasakę dokonało się z pogwałceniem prawa. Stosowne wydaje się przeprowadzenie międzynarodowego arbitrażu, aby... To jest otwarcie puszki Pandory. Czy naprawdę chcemy żyć w świecie, w którym bogaci są nieśmiertelni? Gdzie mogą odebrać słabszym od siebie wszystko, nie tylko ich osobowość, ale także ich ciało. Arasaka nie jest Bogiem! Arasaka nie jest Bogiem! Życie to nie towar! Życie to... Odpowiedź Saburo Arasaki nie pozostawia wątpliwości i nie zamierza się ugiąć pod żadnym naciskiem krytyki. Arasaka shanaibu no dekigoto ni kanshite. Widzę, że też mają problemy wizerunkowe na świecie. Co, znowu będziesz mnie testować? Proszę przygotować się do pomiaru. What the hell? Co to jest jakiś... A gdzie wyniki poprzednich badań? Jeszcze nie skończyliśmy. Dzisiaj zaczynamy nową serię. Dobra, załatwmy to szybko. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. Fuck you! Mogę rzucić jej tą kostką w łeb? Następne badanie. Należy podpiąć łącze osobiste. Badanie mechanizmu tworzenia reprezentacji nadrzędnych. Pacjentka gotowa do testów. Znowu to samo? Dlaczego? Potrzebne są bardzo szczegółowe pomiary. Dlaczego nie mogę użyć tej jebanej kostki? Właśnie staram się to ustalić. Zaczynajmy. Kalibracja urządzenia. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Jezus Maria, znowu? Szybko i bez zastanowienia, jasne. Choroba. Śmierć. Bunt. Śmierć. Ja. Śmierć. Teraźniejszość. Śmierć.
przyszłość. Przepraszam, ale nie mogę. Śmierć. Plantacja kukurydzy. Jak okiem sięgnąć, widać tylko falujące. Nic nie powiedziała, nawet nie zażartowała. Słońce oślepia, łodygi roślin rozstępują. Wyborny się żart. Za nimi zaczyna się obszar, przez który przejechał automatyczny kombajn. Tie. Upał wywołuje suchość w ustach, w ziemi znajduje się gniazdo gryzoni. Maszyna rozorała miękką glebę. No i co? Układ jest symetryczny. No i co? Wystarczy. Pomiary zakończone. Proszę przygotować się do testu funkcji motorycznych. No, come on. Należy wejść na bieżnię. Ale by były jaja, jakby to się nigdy miało nie skończyć, nie? Tylko takie błędne koło i nas będą testować całe życie. Aż do końca naszego życia. Badanie funkcji motorycznych. Łącze osobiste. Ostatnio nie skończyło się to dobrze. Wolny marsz. Znam swoje możliwości. Nie wytrzymam na bieżni zbyt długo. Badania są konieczne. Chyba nie jest źle. Spróbuję szybciej. Prędkość większa o 3 jednostki. Zatrzymać bieżnię. Nie mogę już dłużej. Koniec testów na dziś. Na dziś? I co, jutro będą kolejne połączenia testy? Zostały odblokowane. Można już skontaktować się z Ziemią. O! To super. Tylko z kim się skontaktujemy? Z Judy? Zadzwonię do bliskich ci osób. Opcjonalne. Cześć. No nareszcie, od kilku dni próbuję się do ciebie dodzwonić. Wiesz, sporo się u mnie działo. Coś ci się stało? Usunęłam z głowy biochip. Żartujesz? Jestem świeżo po operacji i nie czuję się dobrze. Gdzie jesteś? Na stacji orbitalnej Arasaki. Zaraz będę żygać. Wracaj na ziemię, idiotko! Moja lekarka to straszna pizda, zadręcza mnie bezsensownymi badaniami. Nie bierz żadnych leków. Boję się, że coś przede mną ukrywają. Przestań użalać się nad sobą, pakuj dupę w troki i wracaj do domu. No chciałbym. Wiesz, chyba trochę wariuję. Ja pierdolę. To miejsce mnie dobija. Wi, czy ty siebie słyszysz? Dałaś się... Dałaś się zabrać Arasace w kosmos, pozwoliłaś im zrobić operację na mózgu. Zabrać Arasace w kosmos, pozwoliłaś im zrobić operację no, na mózgu właśnie. I narzekasz, że ci źle? Jak dobrze słyszeć twój głos. Cieszę się, że jesteś. Kurwa, martwiłam się, że już nie żyjesz. Jeśli kiedyś dowiem się, że nie żyjesz, to nie wiem, co zrobię. To cię zabije, nie? To... Chcę cię znowu zobaczyć. Rozłączam się i za kilka godzin widzę cię u mnie. Już! Jakim cudem w kilka godzin mam wrócić do... The fuck? Na ziemię? Panam? Cześć. Dawno się nie odzywałaś. Co u ciebie? Jestem w środku narady z Mitchem, który pokazuje mi, żebym się rozłączyła. Powiedz mu, żeby spadał. Każę cię pozdrowić. Jak również twoją szanowną matkę. Co? Słuchaj, jestem w paskudnym miejscu. Jest mi źle. To rzuć wszystko w diabło i wracaj. To nie takie proste. Nie jest pięknym słowem. Powinnaś używać go częściej. Wi, przepraszam cię, Mitch się wkurza. Zadzwoni później. Sure, yes, sure. Zadzwoniliśmy do Panam, zadzwoniliśmy do Judy. A, w sumie mogliśmy jeszcze do Rogue, bo przecież Rogue żyje w tym podejściu. My z nim nie mieliśmy kontaktu. W tej całej akcji. Nie mów mi, że kolejne testy, bo cię kurde... Wyrzucę w przestrzeń. Nie, kolejne testy! Nie! Ale widzę kolory normalnie.
zrobiony. Test, ułóż kostkę. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. Dobra, no to cyk. Jezu, a mogłaby mi dać ułożyć tą kostkę, to ułożył jej. Ej, ona jest nie do ułożenia. What the hell, co tu się... O, Cyberpunk się zrobił... horrorem. ...narastającego napięcia na linii Arasaka-Milde. Groźba konfliktu była poważna. Wielu komentatorów ostrzegało wręcz przed wybuchem kolejnej wielkiej wojny korporacyjnej. Zaostrzenie konfliktu zbiegło się z przejęciem sterów firmy przez Yorinobu Arasakę, który oskarżył Militek o zabójstwo ojca. Oskarżenia pogorszyły relacje firm. Do nieoczekiwanej zmiany doszło tuż po powrocie Saburo Arasaki, który to powrót przełożył się na odprężenie w relacjach między megakorporacjami. Kezoku wa chikara nai. Arasaka-sha no kihon rinen desu. Musuko no Yorinobu wa kono kotoba wo wasure, asette henka wo motome sugimashita. Watashi ga teki mikata ryousha ni toki suzukete kita kyoukun. Saburo Arasaka i obecna prezydent NUSA Rosalind Myers spotkają się, by opracować koncepcję zmierzającą ku trwałemu pokojowi. Dobra, a teraz wchodzi babeczka i robi kolejny test z kolejnego dnia. Szef zdecydował o wycofaniu z grupy 15 ciężkich pojazdów opancerzonych. Jak długo jeszcze będą ciągnęły się badania? Musimy mieć dokładne pomiary. Jezus Maria, już to słyszałem. Masz tego dość. Mogli przynajmniej zmienić coś i wprowadzić jakąś inną babkę. Test funkcji poznawczych. Test funkcji poznawczych. Ja pierdziele, nie wierzę. Ubiję tą babkę. Należy ułożyć kostkę. Mogę rzucić tą... What the hell, co jest? Proszę usiąść na łóżko. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia. Jest. Lojalność. Nie. Chcę rozmawiać z Hanako Arasaką. To się nigdy nie skończy. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia. Człowieczeństwo. Dosyć. Nie zgadzam się na dalsze badania. Coś mi się wydaje, że nie mamy nic do gadania. Należy wejść na bieżę. Nie. Szybko i bez zastanowienia. Fuck you! Vi. Chcę rozmawiać z Hanako Arasaką. Test funkcji poznawczych. Jezus Maria, weź ją zabij! Należy ułożyć kostkę. O! Kurwa! Dosyć tego! Nienawidzę tego miejsca! Nie możemy jej dojechać? Daj upust frustracji. Oj, tak. Kurwa! Pierdolcie się! Oj, tak, Byniu. Rozdupię to wszystko. Nie będzie koniec na czym tym robić testów. Nie będziecie mi testować. Kurwa mać. Co dzień dobry? Jaki dzień dobry? Jest dzień? No właśnie, dzień dobry. No. 2 godziny temu nad Night City wstało słońce. Ktoś powinien zająć się tym bałaganem.
Czego chcesz? Poprosili mnie, żebym z tobą porozmawiał. Zastanawiam się, dlaczego przysłali właśnie ciebie. Przynoszę złe wieści i powinna się usłyszeć od kogoś, kogo znasz. Ach, wychodzi na to, że w promieniu setek kilometrów jestem najbliższą ci osobą. Aha, no to, kurde, szkoda. Kolejny dowód na to, że trafiłam do piekła. Posłuchaj. No? Operacja się udała. Biochip został usunięty. Jednak spustoszenia dokonane w organizmie są ogromne. Sięgają aż do struktury DNA i przypominają objawy choroby popromiennej. Niech zgadnę, umieram. Niestety są również letalne. Okej, czyli umieram. Czyli jednak umrę. Nie wyczerpaliśmy jeszcze wszystkich możliwości. Ile czasu mi zostało? Około pół roku. Potem nastąpi gwałtowna progresja. Tuż przed śmiercią dolegliwości staną się bardzo uciążliwe. Czyli lepiej czapa. Chcę rozmawiać z Hanako Arasaką. To niemożliwe. Mieliśmy umowę. Obie strony już się z niej wywiązały. Hanako Arasaka nie jest już zainteresowana twoim przypadkiem. Hanako Arasaka obiecała, że uratuje mnie przed śmiercią. Dlatego w jej imieniu chcę porozmawiać o innych możliwościach. Jakich? Są jakieś inne możliwości? Miałam już jedną operację. Arasaka potrafi oszukać śmierć. Z twojej strony potrzebna jest tylko odrobina zaufania. Chcecie mnie wypalić na engram i przenieść do ciała? Innego? Nigdzie mnie to nie doprowadziło. Możesz dołączyć do programu Secure Your Soul. Twoje ciało do niczego się już nie nadaje, musisz je porzucić. Stworzymy engram twojego umysłu i przechowamy go w Mikoshi. Dlaczego nie mogę dostać nowego ciała? Nie wiem, jak rozwiązać problem kompatybilności. A przypadek Saburo Arasaki? Ty nie masz córki i nie dysponujesz prywatną kliniką skupioną tylko na twoim przypadku. Skąd mam wiedzieć, czy to nie podstęp? Podstęp? Może Arasaka chce przykładnie ukarać złodzieja? Może chcą mnie mieć w swojej kolekcji? Arasakowie stali się bogami. Jesteś dla nich kimś nieistotnym. Może to twoja zemsta, co? Dzieło twojego życia zrobiło z Saburo Boga, a ty sam pozostałeś śmiertelnikiem. I w tym jesteśmy podobni na siebie. Dlaczego miałbym karać towarzyszkę niedoli? Dokończmy rozmowę o ofercie moich pracodawców. No, dobra. Czyli mam trafić do więzienia dusz Arasaki zdana na łaskę korporacji. Nawet nie muszę pytać, gdzie tkwi haczyk. Uczciwość układu gwarantuje umowa. Musisz ją tylko podpisać, jeśli chcesz żyć. Engram nie ma statusu osoby, zatem dokument jest zrzeczeniem się prawa własności. Tymczasowo rzecz jasna. Nie chcę stać się własnością Arasaki. Klienci programu to sami znani i wpływowi ludzie. Żaden z nich jeszcze się nie skarżył. Nie wiem. Się nie zgodzę? Twoje rzeczy są już spakowane. Prom zabierze cię na ziemię. Umrzesz tam przed nadejściem zimy. O, no to spoko. Wiem, to nie jest łatwa decyzja. Zastanów się dobrze. Wracam na ziemię albo chcę żyć. A, kurde. Widzicie? Albo można nie podpisać i wrócić na ziemię, albo podpisać i żyjemy dalej jak konstrukt. Nie ma się czego bać. Ale nie, kurde, walczyliśmy z tym cały czas, żeby właśnie nie zabierać komuś życia. Saburo to zrobił swojemu synowi Yorinobu, ale on na to zasługiwał. Ale nie, no ja nie mam zamiaru. Wracam na ziemię. Być zapisywany, nadpisywany. Żegnaj, Harman. Oferta była do dupy, ale dałeś mi coś lepszego. Na kogoś, na ciało, nie? Dotąd śmierć była dla mnie koniecznością. Ty sprawiłeś, że mogłam ją przyjąć na własnych zasadach. To co, piątka? Weź torbę ze swoimi rzeczami. Cyk. No kurde, czeka na nas przecież Judy. Powiedziała, że musimy wrócić w ciągu 2 godzin. No, trochę nam się przeciągnęło. I think of beauty I know
will never fade away. Fuck you. I see your eyes, I know you see me. You're like a ghost, how you're everywhere. Daleko od domu. Lepiej skorzystać jeszcze z tego życia, które zostało, niż za wszelką cenę trzymać się życia, nie wiem, wiecznego. Co jest? Obudziliśmy się na ziemi jeszcze? Chyba mam wrażenie, że ten epilog był chyba najdłuższym epilogiem. To zakończenie z Arasaką. Hej, jak tam? Ziemia z kosmosu taka ładna, jak mówią, czy to kolejne kłamstwo? Słuchaj, pamiętaj, że twoje wszczepy zostały zrobione z myślą o ziemskim przyciąganiu, więc na orbicie mogą się dziwnie zachowywać. Chcę przez to powiedzieć, żebyś nie ignorowała okienek z komunikatami o awariach, okej? Okay? Dobra, dobra. Ale my wracamy. A jak wrócisz, znaczy, jeśli wrócisz, zrobię ci porządny przegląd ze zniżką dla stałych klientów. Trzymaj się. Dzięki. Hej, Vi. Hej. Dzwonię, żeby się pożegnać. Postanowiłam, że wyjeżdżam z Night City. W tym mieście możliwe są tylko dwa zakończenia. Albo zostaniesz skurwysynem, albo załatwi ci jakieś inne skurwysyny. Wydaje mi się, że chyba tutaj nie będzie już żadnej innej gadki. Szkoda. Szkoda, że sprawy się tak potoczyły. Trzymaj się, Vi. Jeśli tylko Wiktor tak naprawdę za każdym razem miał inną gadkę. Na Badlandach pięknie jak zawsze, 90 stopni w cieniu. Panam pewnie tak samo. A do tego właśnie zakotowała mi się chłodnica. Słowem... Więc nie sądzę, żeby którykolwiek z nich miał już jakąkolwiek inną gadkę, a to będzie dosyć długo trwało. Już to przeglądaliśmy chyba... trzy razy? Jeśli się dobrze się orientuję. Udało ci się ukończyć główny wątek fabularny. Super. Dobra, słuchajcie, cofnęło nas oczywiście do tego miejsca po zakończeniu gry, żeby można było jeszcze sobie polatać po Night City. Ale dla mnie to już jest koniec, słuchajcie, Cyberpunka. Wydaje mi się, że ograliśmy go dosyć dobrze. Być może kiedyś do niego będę wracał, jak go jakoś tak mocno zapaczują, albo jak będą dodatki. Także, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Dzięki za wasz czas. Mam nadzieję, że seria wam się podobała i serdeczna piątka dla wszystkich tych, którzy zostali ze mną do końca. No i zostawcie łapę w górę i komentarz, jeśli wam się podobało. A ja, jak zawsze, zapraszam codziennie na kanał po nową porcję innych materiałów. Serdecznie dzięki za wasz czas w Cyberpunku. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnych materiałach z jeszcze innych gier. Trzymajcie się, piąteczka. Pa!